Wszystkim witam w srebrnym czasie. Dzisiaj chciałem troszkę dopowiedzieć do filmu o weryfikacji, który już jest na moim kanale. Dopowiedzieć o jeszcze jednej metodzie, której używam metodzie dodatkowej, bo standardowo numer 1 suwmiarka, waga. Oczywiście, jakaś dobra lupa, żeby oglądać te wszystkie zabezpieczenia na monetach. I mówię, waga, oglądanie to jest numer jeden. Wrywkowo też mierzę miarką i sprawdzam magnesem, ale też do pomocy przychodzą nam nowe technologie. I dzisiaj chciałem Wam właśnie pokazać weryfikację za pomocą aplikacji telefonicznej. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do weryfikowania, chciałem naprawdę Wam wszystkim podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, za komentarze, nawet te jakby niepochlebne, nazwijmy to, ale każde się liczą. Ja, ja bardzo lubię, jak komentujecie tam pod filmami. No i zapraszam dalej do śledzenia mojego kanału. No dobra, przejdźmy do clue filmu. I co my tu mamy? Korzystam z takiej darmowej aplikacji, bo tych aplikacji na rynku jest sporo. W niektóre też wchodziłem, ale przy, niej, przy tej zostałem. Do weryfikacji może jeszcze wrócę do ten, do pierwszego panelu nazwijmy to na telefonie. Po prostu odpalamy w sklepie Play. Możemy to ściągnąć za darmo. Yy, aplikacja znaleźć w się sensie Pincoin jest totalnie darmowa. Oczywiście jest rozbudowana wersja płatna, ale ja używam tylko darmowej. Yy, no i co tu mamy? Mamy, zaczynamy od złotych monet. A w rękawiczkach słabo to idzie. A na dole, o, zaczynamy występują monety srebrne. No i jak działa taka aplikacja? Aplikacja po prostu mm, rejestruje częstotliwość dźwięku metalu i porównuje z częstotliwością wzorcową, którą ma zakodowane w, swoim, w swojej sztucznej inteligencji, nazwijmy to. Yy, żeby wydobyć taki dźwięk, zacznijmy może od o, takiego standardowego bulioniku, australijski kangur, których nie mam za dużo w moim zbiorze. I jest tutaj jednym z pierwszych srebrnych monet. Wybieramy. Mamy takie trzy, nazwijmy to, sekwencje dźwięku. Najlepiej czymś drewnianym, ja sobie posłużę się, pomogę ołóweczkiem. Sprawdzamy dźwięk dźwięk danej monety. O, moneta mi spadła, ale jak widzicie autentyczny kangur. E, spróbujmy jeszcze raz, może za drugim razem nie spadnie. Start again. Tutaj zawsze mam z tym problem e, trzymania tak, bo w zależności od tego jak położymy ten dźwięk może być lepszy albo gorszy. Mm. O. No właśnie. Teraz też znowu mi spadło, ale wykryło tylko dwie częstotliwości zapisane do tej monety. Spróbujmy jeszcze raz. coś tu się wyłączyło. O. I proszę bardzo. Na trzy próby dwie potwierdzone. Spróbuję, może tak. O, właśnie. No jest to fajna sprawa, jeżeli chcemy mm, weryfikować monety jakoś na, z rynku wtórnego. Spróbujmy jakąś inną monetkę. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Zobaczcie. Oprócz australijskiego kangura mm, mamy Pertmint, zarówno Kokaburę, yy, Koale. Filharmonika. O, mam wyciągniętego filharmonika. No bo przygotowałem się, nie oszukujmy na kanon, yy, bo tego kanonu mam. Yy, dobra, gdzie ten filharmonik tutaj będzie? Sprawdzimy sobie takiego filharmonika. Tylko trzeba go wybrać. Jest tutaj. I znowu bierzemy monetę na palec. Ja tutaj teraz na Fakersa tak zwanego. I bijemy. Proszę bardzo, autentyczny filharmonik. Fajnie, że za pierwszym razem. Zobaczmy może, co tam jeszcze. Warto przy takiej aplikacji. Spróbować dwa-3 razy y, takiego pinga, dlatego że no nie oszukujmy się. Y, wszystko trochę zależy od jakości i telefonu i y, dobrego uderzenia tym jakimś drewnianym patyczkiem o, o, o monetę, żeby wydobyć ten dobry dźwięk. Y, zobaczmy moją, mój ulubiony liść klonowy, bo też tutaj jest. Lepiej na palcu serdecznym jakoś mi wychodzi że nie spadają te monety wtedy ale y, też im fajniej jakby na krawędzi jest położona moneta tym łatwiej tym łatwiej wydobyć ten właściwy dźwięk tak jak w tym przypadku. Y, natomiast jeżeli twardo gdzieś tam trzymamy to y, nie zawsze uda się ten dźwięk jest toporniejszy to bo nie ma takiego rezonansu na Monecie. Uważam jeszcze raz, bo mówię, warto ten, ten test dźwięku, ten ping powtórzyć 2-3 razy. O, pięknie, dwa razy. Jaką monetkę tutaj jeszcze mamy? Bo no jest ich trochę, mimo że to jest, wersja darmowa, to mamy całą kanoniczną szóstkę. Mamy kokabury, mamy koale. Może tak, będzie łatwiej Ale zobaczcie, jest ich chińska panda. Jest Cook Island. O, Brytania. Libertad na dole. I Słonik i Krugerand. Więc, więc jest tego trochę. Na dole mamy trochę srebra obiegowego amerykańskiego. Więc też fajnie. Amerykański orzeł, oczywiście. No, zobaczmy jeszcze. Może Brytanii gdzie ona była? To jest Krugerrand. O, Buffalo też był. No klasyki, klasyki hmm, srebrnych monet. Mamy monetę Brytanię. O, tutaj. Ja już mam przygotowaną. O, właściwie w moim zbiorze Brytanię ilościowo to jest druga moneta z bulionu, które posiadam. No i pięknie. Znowu jednym razem. Przyznam się Wam, że zawsze się stresuję jak uderzy, czy zaraz mi nie spadnie, czy wydobędzie ten dźwięk. Ale jakby bez nagrywania wychodzi mi to zdecydowanie łatwiej. Chociaż bardzo ładnie ta Brytania dźwięczy. No, i tak jak właśnie przeglądałem, mamy tam do weryfikacji. Zarówno to totalna dla mnie nowość w moim zbiorze. Bardzo mi się podoba ta moneta. Może jeszcze kilka dokupię, ale fajne to tło. I takiego bątego też można zweryfikować sobie za pomocą aplikacji. Czy też słoniki, mimo tego, że ten wizerunek słonika jest zmienny co roku. Też można mm, przeprowadzić weryfikację. Yy, oczywiście amerykański orzeł. Także znajduje się, a właśnie zapomniałem, że orła przekładamy nie w ten europejski sposób. Yy, także można zweryfikować w aplikacji. Natomiast no, to co jest ważne i, i, i jakby chciałbym yy, jakby podkreślić na tym filmie najważniejsze jest to jednak żeby ta aplikacja to nie był podstawowy sposób weryfikacji. Dla mnie nadal najważniejsze jest no, przez oglądanie tych monet sprawdzanie wszystkich zabezpieczeń czy tamtego DNA kodu na liściu oglądanie na Brytaniach tego otoku wszystkich tych literek zabezpieczeń na kangurze te Perch, mint małe więc no jest tych jakby ukrytych punktów. Zapraszam do filmu o weryfikacji. Tam jest tego troszkę więcej opowiedziane. No i waga. Ja praktycznie zawsze wrzucam na wagę. Praktycznie zawsze oglądam. No i magnes też jest bardzo przydatny lub suwmiareczka. Dodam też jeszcze, że tak naprawdę takie jakby skrupulatne weryfikacje monet, które kupuję, no to sprawdza monety kupowane na rynku wtórnym. A robię to rzadziej, ale robię, bo często są jakieś roczniki, czy też monety, których nie mam w zbiorze i je kupuję. Natomiast ważna rzecz jest taka, żeby kupować po prostu od znanego, sprawdzonego dealera lub też osób już zweryfikowanych na, nie wiem, forach, Facebookach, Discordach itd., które już wykonały tych transakcji i mają jakieś historie, nazwijmy to, potwierdzające to, że nie robią nas przysłowiowego. No. Dlaczego weryfika weryfikacja jest ważna? No dlatego, żeby nie stracić swoich pieniędzy. No. Ale kupując u dealerów renomowanych, nazwijmy to, i ten, mamy w 90% pewność. Ja przyznaję się, że jeżeli przyjeżdżamy już, już z takich znanych mennic, no to nie wyrywkuję wszystkiego. Sprawdzam tylko, czy te monety dotarły, czy jest wszystko w paczce. A weryfikuję sobie wyrywkowo tam kilka monet. Nie to, żebym wyrykował całą od razu tubę. Nie jestem z tych, którzy tuby w ogóle nie otwierają. Ja lubię się pobawić srebrem, lubię dotknąć te srebro. Mam też obiegówki, które dotykam goimi rękoma. Milki mi nie przeszkadzają, natomiast no wiem, że o, tu jest dobry przykład. Ten krugerant jest strasznie zamilkowany. Ym... No i na rynku wtórnym ludzie strasznie yy... no, wybrzydzają. Mi tam nie przeszkadza to. Zresztą raczej to pójdzie u mnie na sprzedaż dealera w momencie, gdy yy... ceny jakoś tam pójdą do góry. Bo wiemy, teraz ceny są na tyle niskie, że. Trzeba kumulować. ja akumuluję yy, i polecam to robić wszystkim innym, dlatego że yy, kiedyś te ceny pójdą do góry i zazwyczaj niestety jest tak, że ludzie się dopiero wtedy budzą i rzucają na zakupy, a nie kupują wtedy, tak jak teraz, kiedy jest tanio. Pamiętajcie, w tej naszej zabawie z srebr, srebrem, w inwestowaniu w srebro, najważniejsza systematyczność, żeby sobie to uśredniać i dokupywać. Pomału, w dobrych cenach, ale systematycznie. No dobra, to by było już na tyle, bo widzę, że odbiegam dywaguję na różne tematy. Ten filmik miał być o aplikacji. Jestem zdziwiony, że prawie wszystkie pingi wyszły od razu za pierwszym razem. Nie trenowałem tego. Od razu się przyznaję. No i co, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka. No, nie Zostawcie kciuka. Dajcie jakiś komentarz. Subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A jeżeli bardzo Wam się podobają moje filmy, chcecie mnie wesprzeć w rozwijaniu tego kanału, możecie też postawić mi kawę. Na dole jest link do, do, do portalu z kawkami dla twórców. No nic, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku.